Cześć, witam Was na kanale kaktus24.pl. Dzisiaj postanowiłem przygotować dla Was krótki filmik odnośnie wysokościomierza oraz termometru w zegarkach Casio Dishach, bo dużo ludzi narzeka właśnie, że wysokościomierz trzeba co chwilę kalibrować, żeby wskazywał prawidłowo, czy też termometr nie działa tak jak powinien. Zacznijmy może od termometru. Jak widzicie, zegarek jest wykonany z metalu, a wszystkie sensory są w środku. Także dekiel oczywiście też nagrzewa się do temperatury naszej ręki, przez co nie pokazuje wtedy dokładnych wskazań na ręku. A że jest to tutaj, że tak powiem, mierzone sensorem, a nie tak jak w smartwatchach pobierane z sieci. Dlatego właśnie występują takie różnice. Oczywiście można skalibrować termometr na ręku, będzie wtedy pokazywał dokładniej. Jednak no, zalecamy tak czy siak używanie go, że tak powiem, w stanie spoczynku, odłożyć zegarek na te 20 czy 30 minut. Jeżeli chcemy sprawdzić temperaturę wody, no to zegarek adaptuje się do niej dużo, dużo szybciej. Co do samego wysokościomierza, no to chciałbym Państwu powiedzieć, że tak naprawdę nawet w samolotach do dziś dnia przed startem z wieżą kontroli lotów kalibruje się wysokościomierz na podstawie ciśnienia atmosferycznego w chwili startu, po to, aby te właśnie wskazania były jak najdokładniejsze. Także tak naprawdę wszystkie opinie na ten temat, że on nie jest dokładny, że go trzeba kalibrować i tak dalej, no to właśnie świadczą o tym, że ten wysokościomierz jest naprawdę bardzo dokładny i działa on na podstawie ciśnienia atmosferycznego, przez to przykładowo wyruszeniem w góry warto go skalibrować na podstawie chociażby położenia GPS czy przy użyciu innej aplikacji. Wtedy na pewno wskazania będą bardzo, ale to bardzo dokładne. Oczywiście nie wiadomo, no trzeba to następnego dnia, jeżeli chcemy znów wyruszyć, skalibrować, ale jak wspomniałem, nawet najwyższej klasy urządzenia, tak jak te, które zamontowane są w samolotach, działają tylko i wyłącznie na podstawie ciśnienia atmosferycznego. Mam nadzieję, że wyjaśniłem dzisiaj Wasze zagwozdki i odpowiedziałem na wiele pytań dotyczących właśnie niedokładności tego barometru i termometru. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało do nas i pytajcie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał. Dzięki za to, że jesteście z nami. Trzymajcie się, cześć!